Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na dzisiejszym wykładzie, który będzie poświęcony wzornictwu przemysłowemu. To jest bardzo szerokie pojęcie, pojemne, ale myślę, że uda nam się zdefiniować dzisiaj zarówno ten termin, jak i kilka pozostałych, które się z nim wiążą. Tutaj na tym slajdzie widzicie Państwo hasła, zestawienia słów, które funkcjonują w tym obszarze, o którym będziemy dzisiaj mówić. Jak widać, są one związane z jednej strony z działalnością artystyczną, ale z drugiej strony z działalnością projektową, praktyczną, wręcz inżynierską. W związku z czym te dwa obszary łączą się właśnie w jedno, w tym takim pojemnym terminie wzornictwo przemysłowe. Te terminy pozostałe, które tutaj Państwo widzicie, one pozostają zawsze w pewnej zależności z tym tematem. I tak, jeśli będziemy zastanawiali się, czym jest sztuka, prawda, czym jest działalność artystyczna, kim jest artysta, to oczywiście no, na ten temat napisano prace naukowe, doktoraty i eseje popularno-naukowe. Natomiast na pewno jeśli mówimy o sztuce, to trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników, kilka takich rzeczy, które muszą być bezwzględnie zaistnieć, żebyśmy mogli mówić o działalności artystycznej, czyli o sztuce. I w moim odczuciu to jest przede wszystkim celowość, czyli wykonywanie przedmiotu z myślą o tym, że będzie on sztuką. I szczególnie to jest bardzo ważne w aspekcie sztuki nowoczesnej, sztuki abstrakcyjnej, sztuki, która podejmuje tematy zupełnie nieklasyczne, sztuki, która czyni sztukę z przedmiotów, które w innym kontekście sztuką by nie były. I tutaj wystarczy przywołać Marcela Duchampa, który pod koniec I wojny światowej wprowadził do galerii artystycznej pisuar i powiedział, że teraz to będzie sztuka, bo ja jestem artystą i ja tak mówię. Nazwał obiekt fontanną i przeprowadził rewolucję w sztuce. Od tamtej pory sztuką jest to, co artysta wskaże jako dzieło sztuki. To jest bardzo ważne rozumienie, czyli ta celowość, założenie, że będę wytwarzać dzieło artystyczne. Łatwo też tutaj tą różnicę zilustrować przykładem osłoniu, który obiegł jakiś czas temu internet, taka wieść obiegła, że jest w Indiach słoń, który maluje obrazy. No i teraz pytanie, czy on tworzy sztukę i czy jest artystą? W kontekście tej definicji, którą przytoczyłam, absolutnie nie, ponieważ zamiarem słonia nie było wytworzenie dzieła sztuki. Mało tego, on w ogóle nie operuje tego rodzaju abstrakcyjnymi pojęciami. Natomiast uprawiał zapewne wesołą zabawę ze swoim opiekunem i to tylko w naszym mózgu podobieństwo tej czynności, czyli blejtram, pędzel, farba i pędzel trzymany trąbą. No, my jako ludzie mamy taką skłonność do personifikacji przedmiotów i zwierząt. No, uważano, że genialny słoń, artysta. No niestety w kontekście sztuki tak nie jest. Czyli celowość. Druga cecha to jest oryginalność. Oryginalność jest według mnie bezwzględnym czynnikiem, który musi zaistnieć, jeśli tworzymy dzieło sztuki, dlatego że powielanie schematów, powielanie swoich kolejnych prac, powielanie prac innych artystów, przechwytywanie pomysłów, no poza tym, że może być ścigane po prostu zgodnie z kodeksem prawnym, bo nie można kraść cudzej twórczości, to również bez względu na to po prostu sztuką nie jest to, co jest po prostu naśladownictwem. Także tutaj ta oryginalność też jest bardzo ważna. I trzecim czynnikiem, który moim zdaniem
również jest niezwykle ważny, szczególnie w kontekście oceny jakości dzieła sztuki, to jest poprawność techniczna. Czyli jeśli widzimy obraz, na którym widzimy, że artysta postawił sobie za zadanie przedstawienie realistyczne konia i widzimy, że ten koń jest po prostu namalowany nieudolnie, ma za krótkie nóżki, ma rozdęte karykaturalnie chrapy, no to już wtedy będziemy wiedzieli, że no jest to sztuka nie najwyższego lotu, mimo że wykonana celowo, mimo że no jakby mająca pewne cechy oryginalności to bezwzględnie, to jednak jej jakość jest niska. Oczywiście no tutaj trzeba też rozgraniczyć znowu działania sztuki nowoczesnej, współczesnej, awangardowej, która celowo łamie pewne schematy i konia potrafi przekształcić w rzecz zupełnie inną, przywołując Picassa. Ale zostawmy te tematy już takie dotyczące głębokiej analizy sztuki. W kontekście tematu dzisiejszego, czyli rzemiosła, czyli wzornictwa przemysłowego, to rozumienie pojęcia sztuki jest o tyle ważne, że wzornictwo przemysłowe również aspiruje w pewien sposób do bycia obiektem artystycznym często. I to jest bardzo nietypowy rodzaj sztuki, który my możemy używać na co dzień. I tutaj pojawia się termin sztuka użytkowa. Sztuka użytkowa to jest termin taki bardzo pełen takiej energii i powietrza i przeze mnie bardzo lubiany, ponieważ no nie codziennie chodzimy do galerii malarstwa oglądać arcydzieła Gauguina, a może i zraz w życiu nam się generalnie zdarzy taka możliwość, a ze sztuką użytkową możemy mieć do czynienia na co dzień, ponieważ możemy zadbać o to, żeby przedmioty, którymi się otaczamy, miały te cechy sztuki, o których mówiłam, a zarazem spełniały funkcje, czyli na przykład bardzo dobrze zaprojektowane nakrycia stołowe, świetnie zaprojektowane sztućce, oryginalne, celowo stworzone w tej formie artystycznej, no i w świetnej jakości technicznej. Także sztuka użytkowa to jest dla nas okazja do podnoszenia naszej jakości życia i naszej kultury estetycznej. Czyli tak naprawdę no, zawsze chodzi o to samo, chodzi o polepszanie naszej jakości życia, naszego samopoczucia, naszego dobrostanu. Jeśli chodzi o rzemiosło artystyczne, to ono w kontekście wzornictwa przemysłowego ma ten wydźwięk bardzo podobny, ale jest jednak zasadnicza różnica. Wzornictwo przemysłowe to są produkty masowe, czyli ten przymiotnik przemysłowy sugeruje nam, że to jest wytwarzane w fabryce, w wytwórni, która masowo powiela pewien pomysł. I co ciekawe, można utrzymać te walory obiektu artystycznego, dzieła sztuki, produkując również masowo przedmioty. To jest oczywiście niezwykle trudne, ale są znane takie przykłady i ja je Państwu dzisiaj pokażę. I tutaj jest jeszcze ostatni ten termin, który brzmi design. Design bardzo często w tym kontekście sztuki użytkowej, wzornictwa przemysłowego pojawia się i to jest takie słowo wytrych, to znaczy ono rzeczywiście zawiera w sobie właściwie wszystkie pozostałe i dotyczy zarówno projektowania przedmiotów użytkowych, mebli, samochodów, generalnie projektowania wszystkiego, bo przecież po angielsku to słowo oznacza po prostu projektować, projektowanie, prawda? Spolszczone takie wyrazy pokrewne to jest na przykład designer po polsku, prawda? Designer, czyli ten, kto projektuje przedmioty.
albo mówi się też, że coś jest designerskie. Lubię ten zegarek, bo on jest taki designerski, czyli używamy tego sformułowania właśnie do obiektów, które są bardzo wysmakowane i zaprojektowane, często przez znanego projektanta. I tutaj w kontekście wzornictwa przemysłowego, sztuki użytkowej, to jest też bardzo ważny aspekt, że projektant jest znany. To nie jest anonimowy człowiek, który gdzieś niknie w odmętach naszej rzeczywistości, tylko jest to ktoś, kto w kontekście tego przedmiotu występuje jako jego twórca. I tutaj widzimy kilka takich przykładów projektów krzeseł, których projektant jest znany, który firmuje swoim nazwiskiem, swoją marką te produkty i dzięki temu one również uzyskują dodatkową wartość. I w kontekście wzornictwa przemysłowego i sztuki użytkowej też o tym trzeba pamiętać, że przedmioty sygnowane, czyli oznaczone sygnaturą wytwórni lub artysty, mają zdecydowanie większą wartość niż te, które są anonimowe. I to też warto pamiętać, jeśli chce się zostać na przykład designerem, ponieważ należy podpisywać swoje prace. To pokazuje również ruch antykwaryczny, że to jest bardzo ważne. Tutaj na tym slajdzie jest wyszczególnione to, co ja mówiłam na temat dzieła sztuki. Natomiast dodatkowo jeszcze pojawia się tutaj określenie ponadczasowość i ponadkulturowość. To jest bardzo też ciekawy taki aspekt, można go z punktu widzenia kulturoznawstwa czy socjologii analizować, że pewne wynalazki są zrozumiałe dla właściwie każdego przedstawiciela ludzkości na świecie, bez względu na to, czy to jest Japończyk, Amerykanin, Polak, czy mieszkaniec koła podbiegunowego. Każdy będzie wiedział niejako, tak się dzisiaj mówi, domyślnie, intuicyjnie, jak użyć łyżki, jak pić ze szklanki. Mało tego, jak popatrzymy w historię, to przecież ludzie w różnych częściach świata oddalonych od siebie o wiele tysięcy kilometrów wymyślali rzeczy podobne, na przykład w neolicie, prawda, kiedy w ogóle się nie kontaktowali ze sobą, to jednak generowali podobne osiągnięcia. I Hegel określał to mianem duch czasu. Czy jest to duch czasu, trudno powiedzieć, ale na pewno takie zjawisko rzeczywiście występuje. No i jest jeszcze tutaj taki punkt, przekaz emocjonalny. To jeśli chodzi o dzieło sztuki takie klasyczne, obraz, film, muzyka, to jest oczywiste, prawda, że te dzieła sztuki są nacechowane emocjami i w nas emocje budzą. Natomiast czy rzemiosło artystyczne albo wzornictwo przemysłowe może budzić emocje? Moim zdaniem na pewno, dlatego że często to są przedmioty, które po pierwsze napawają nas ulgą, że można coś tak dobrze zaprojektować, może to być tak piękne i tak użyteczne. Czasem są to przedmioty z pewną dozą poczucia humoru, co bardzo też sobie cenię. Także tutaj te emocje na pewno też są obecne i o ile w stosunku do chińskiego widelca aluminiowego, masowo produkowanego, dość słabego technicznie, materiałowo i estetycznie, moje emocje są żadne, to odnośnie produktów na przykład Alessi moje emocje są bardzo wybujałe. Może to też jest powód, dla którego warto tymi przedmiotami dobrze zaprojektowanymi się otaczać. No i tutaj jest taka definicja wzornictwa przemysłowego. Ona jest zaczerpnięta ze słownika języka polskiego. Natomiast no jest to świetna definicja, bardzo taka ujmująca wszystko to, co najważniejsze, że wzornictwo przemysłowe to jest projektowanie wzorów wyrobów przeznaczonych do masowej produkcji, którego celem jest rozwój materialnej kultury społeczeństwa przez podnoszenie estetyki wytwarzanych przemysłowo przedmiotów codziennego użytku. Tworzenie trafnych definicji to jest wielka umiejętność filozoficzna i naukowa, więc warto szukać tych definicji
takich markowych, w dobrych, sprawdzonych źródłach. No i później jest trochę na temat historii rozwoju tego nurtu wzornictwa przemysłowego. Oczywiście sztuka użytkowa jest tym pierwotnym zjawiskiem, pierwotną działalnością. Sztuka użytkowa to jest to, co było wytwarzane przez rzemieślnika, to, co było wytwarzane często w jednym egzemplarzu, ewentualnie w kilku. I tutaj mowa na przykład o meblach renesansowych, barokowych, które przecież nie można im odmówić bycia w tej sferze sztuki, istnienia w sferze sztuki, natomiast no była oczywiście to do użytkowania po prostu. Jeśli chodzi o wzornictwo przemysłowe, to ono ma przede wszystkim ścisły związek z rewolucją przemysłową, która nastąpiła w XIX wieku. To była rewolucja, jak mawiają historiozofowie, porównywalna tylko z rewolucją neolityczną. Czyli rewolucja neolityczna to ten moment, kiedy człowiek przestaje być łowcą wędrującym za zwierzyną i mieszkającym w jaskiniach, uczy się uprawiania ziemi i osiada na roli w jednym miejscu. Wtedy zaczyna tworzyć te obiekty kultury materialnej bardzo intensywnie i właściwie od tamtego czasu na przykład ta konstrukcja chałupy wiejskiej właściwie niewiele się zmieniła do lat 70. XX wieku. Natomiast ta druga rewolucja to jest ta rewolucja przemysłowa XIX wieku, która dla odmiany zmieniła właściwie obraz społeczeństwa, gospodarki, finansów na stałe. Przez to, że zaczęła wytwarzać przemysłowo, czyli na wielką skalę. Zarazem oczywiście za tym poszło ogromna ilość kapitału, która pojawiła się na rynkach światowych, pieniądza, którym obracano, co za tym idzie, czyniono nowe inwestycje i właściwie przez cały XIX wiek, to już zaczęło się w XVIII wieku tak naprawdę, ale ta machina parowa rozpędzała się i takie apogeum nastąpiło no tak naprawdę przed pierwszą wojną światową. Natomiast co to oznaczało dla tych produktów rzemiosła artystycznego, dla w ogóle produktów wytwarzanych w tych fabrykach? No przede wszystkim krytykowano to właściwie już współcześnie, w połowie XIX wieku już pojawiły się takie głosy, że ta masowość tej produkcji, ta powtarzalność powoduje spadek jakości zarówno funkcjonalnej, jak i artystycznej. Te przedmioty po prostu były powielane jak najszybciej, jak najtaniej, tak żeby jak najwięcej ich sprzedać. To wiązało się oczywiście z tą anonimowością, czyli brakiem autora projektu, brakiem tego designera. I trochę to tak jest, że jeśli za coś nie odpowiadasz swoim nazwiskiem, swoją twarzą, swoją marką, to tak naprawdę nie zależy ci na jakości tego. No i powodowało to też taką bezosobowość, prawda? Czyli taką niską jakość i niską wartość tych przedmiotów, którymi otaczali się ludzie i to często bez względu na klasę społeczną, ponieważ oczywiście no, w najgorszej sytuacji były te masy pracujące w fabrykach, ale też spadał według oceny współczesnych krytyków, tych XIX-wiecznych, spadał poziom w ogóle produkcji artystycznej i tej właśnie rzemieślniczej. Tutaj jako taki przykład takiego produktu, który akurat jest bardzo lubiany zawsze i to jest akurat właściwie taki przykład pozytywny, może powinnam wybrać jakiś przykład negatywny tutaj, no ale akurat pokazuje tą produkty Wedgwooda, który wymyślił, to właściwie ta jego działalność dobrze ilustruje, na czym polega ta przemysłowa produkcja, ponieważ wtedy, kiedy on założył swoją fabrykę, niesamowite triumfy święciła moda na antyczne
wazy, antyczne naczynia, to przywożono z wykopalisk archeologicznych tam in situ w Grecji, w Rzymie, te starożytne rzymskie również, no ale nie każdy mógł sobie pozwolić na oryginał. Bardzo szybko to zapłodniło modę w ogóle, ale też właśnie w dziedzinie tego rzemiosła użytkowego. I Wedgwood założył fabrykę, gdzie po prostu, no, trudno powiedzieć, że robił kopię, bo to były takie jego produkty rzeczywiście, natomiast no, podstylizowywał to i produkował masowo. I trzeba powiedzieć, że akurat to jest ładne i ja, na przykład ja to lubię, bo to jest w tych takich charakterystycznych błękitnych barwach i wydaje mi się, że jednak jakość tej produkcji jest bardzo wysoka. Tutaj też jako przykład takiego ducha tej epoki rewolucji przemysłowej jest naszyjnik, który i kolczyki, czyli biżuteria wykonana z żelaza, bo XIX wiek też nazywano epoką żelaza i pary. I ta rewolucja opierała się no, na zaistnieniu maszyny parowej, która właśnie umożliwiała produkcję masową, bo napędzała maszyny. No i żelaza, które stało się materiałem bardzo popularnym, no bo chociażby te maszyny parowe robiono z żelaza, ale lokomotywy, pociągi, wszelkie maszyny rolnicze, maszyny do produkcji tkanin, ale też biżuterię. I kobiety oszalały na punkcie żelaznej biżuterii i też można powiedzieć, cóż za manieryzm, nie złoto, nie platyna, nie różowe złoto, jakie na przykład teraz jest modne, tylko żelazo, ciemne, ciężkie, produkowane też masowo. I co ciekawe, wtedy też uważano na przykład w Niemczech, że ta żelazna biżuteria produkowana w państwowych fabrykach ma jej kupowanie, jest takim objawem patriotyzmu, ponieważ wspomaga się w ten sposób rozwój gospodarki państwowej. Także wiek XIX był naprawdę epoką fascynującą z wielu względów i my ciągle najbardziej chyba jesteśmy ukształtowani jednak przez tamtą rewolucję, tą produkcję taką masową, która no przecież i dzisiejszy świat tak naprawdę bardzo mocno definiuje. Natomiast no my dzisiaj bardzo kładziemy również nacisk na tą wytwórczość taką indywidualną, raczej w kierunku sztuki użytkowej, jeśli mamy mówić o wartości. Takim pierwszym właściwie ruchem, który dostrzegł ten problem, o którym mówiłam, i teoretycy, którzy krytycy sztuki, krytycy architektury, tego w ogóle obszaru właśnie designu, czyli na których czele stał John Ruskin. W Anglii oni podnieśli takie larum po wystawie światowej w 1851 roku, gdzie po prostu ogłosili w ogóle upadek rzemiosła, upadek dawnych technik, upadek jakości, estetyki, że wszystko jest obrzydliwe, pełne pychy, a braku wartości estetycznej, i powołali Stowarzyszenie Arts and Crafts, czyli sztuki i rzemiosła, którego zadaniem miał być powrót do prawdziwego rzemiosła, jakościowego rzemiosła, przywrócenie tych dawnych technik, których pochodzenia i takiego najlepszego rozwoju upatrywano w średniowieczu. To oczywiście nie bez powodu, bo to przecież w ogóle czas takiej fascynacji średniowieczem, który objawiał się na przykład w pojawieniu się neogotyku jako takiego bardzo mocnego nurtu w architekturze i w designie, w produkcji mebli na przykład. Również postulowali oni powrót do wytwarzania przedmiotów ręcznie w manufakturze. Manus to ręka, faktura to fabryka, czyli fabryka ręczna, gdzie siedzi kilkunastu, kilkudziesięciu rzemieślników, którzy no, produkują to masowo, ale jednak ręcznie, z dbałością o każdy szczegół. I wierzyli, że to podniesie jakość i spersonalizuje ten przedmiot, czyli nie będzie on taki bezosobowy i bezduszny.
Tutaj jeszcze tylko na tej ilustracji krótko powiem, że to jest ten motyw zdobniczy z tapet tkanin projektowanych właśnie przez artystów stowarzyszonych w tym Arts and Crafts i ostatnio nastąpił taki duży powrót tego motywu. Ja nawet nabyłam sobie taką sukienkę w jednej z sieciówek popularnych, gdzie ten motyw jest nadrukowany na tkaninie, na takim płócienku. Więc to też pokazuje, że te pewne pomysły są żywe i rzeczywiście ponadczasowe i jeśli ten design jest dobry, jakościowy, to on przetrwa. Będzie raz mniej modny, raz bardziej, ale będzie powracał. I to też warto zapamiętać. No i takim sztandarowym przykładem tej z jednej strony produkcji masowej i szalonego sukcesu odniesionego przez projektantów i producentów, a z drugiej strony jednak produktu, który cechuje bardzo wysoka jakość, bardzo duża odporność techniczna, czyli trwałość, którą do dzisiaj myślę, że wielu z Państwa może stwierdzić na przykładzie jakichś mebli obecnych w naszych domach, jest fabryka Toneta, mebli tonetowskich. Gebruder Tonet, bracia Tonet w 1849 roku założyli swoją fabrykę i właściwie triumfy ten rodzaj mebla święci do dzisiaj. Też oczywiście czasem mniej modny, czasem bardziej modny. Mam wrażenie, że te stare akurat produkty tonetowskie to już jest no, w randze dzieła sztuki, obiektu artystycznego, który się po prostu chce mieć. Natomiast no tutaj przede wszystkim chodzi o tą technikę wypracowaną przez Tonetów, czyli gięcia bukowego drewna. To niesamowicie zrewolucjonizowało meblarstwo, ponieważ no trzeba sobie zdać sprawę z tego, że wcześniej produkowano również przecież meble gięte, które miały bardzo skomplikowane formy, meble barokowe, meble rokokowe, ale tam jakby stosowano drewno obrabiane w taki sposób, że no po prostu zbierano nadmiar, rzeźbiono, kształtowano ten kawałek drewna tak, żeby stał się on na przykład nóżką, lwią łapą fortepianu. Natomiast Tonetowie wymyślili, że trzeba siłą to drewno po prostu giąć, tak żeby ten pożądany kształt uzyskać. I dzięki temu można było na przykład przestać hodować lasy, w których rosły drzewa tak kształtowane i prowadzone, żeby później łatwiej było ten kształt pożądany w meblu uzyskać, bo przecież do tej pory są takie lasy, które uznawane są za działalność kosmitów na przykład, a potem się okazuje, że to planowe działanie firmy meblarskiej. I to była rewolucja. Te meble, ja mam na przykład krzesło z końca XIX wieku, takie co prawda nie Tonetów, tylko fabryki braci Kohn. To jest taka pokrewna firma, ta sama technologia, oni tam ze sobą zresztą byli związani w pewien sposób. I to krzesło jest z końca XIX wieku i po prostu no nie ma z nim problemu. Ono ciągle działa, ono jest stabilne, statyczne, trzyma formę. Także no, można powiedzieć, że ta technika się rewelacyjnie sprawdziła. Mało tego, Adolf Loos, który w 1910 roku wydał taki esej rewolucyjny, jeśli chodzi o estetykę, a dotyczący przełamania tej sztuki ozdobnej w kierunku modernizmu. I ten esej nosił tytuł Ornament i zbrodnia. Podawał w tym zbiorze esejów wtedy wydanym, że właśnie fantastycznym przykładem dobrego rzemiosła i dobrego kierunku rozwoju jest ta właśnie bezpretensjonalna, łatwa i genialna technicznie i ergonomicznie produkcja braci Tonet. Także to rzeczywiście było wtedy szaleństwo. No i kolejnym takim etapem myślenia o designie, o projektowaniu przedmiotów był Bauhaus.
którego stulecie istnienia obchodziliśmy, założenia istnieliśmy, obchodziliśmy w zeszłym roku. Bauhaus, no my to hasło, prawda, używamy tak jako też synonim pewnej estetyki. Natomiast Bauhaus to po prostu była szkoła, prawda, szkoła artystyczna, prywatna, którą założył Walter Gropius w Niemczech, w Weimarze. I rzeczywiście, no nie mamy tyle czasu, żeby opowiadać szczegółowo o założeniach tej szkoły, natomiast oni generalnie mieli fantastyczną ideę tego, żeby piękne przedmioty, wspaniałe technicznie, funkcjonalne, ergonomiczne, były dostępne dla jak największej grupy osób. Czyli żeby nie było tych wykluczonych, tutaj oczywiście no, mowa o tych warstwach społecznych najniższych, prawda, robotnikach, pracownikach fizycznych, do których też Bauhaus chciał trafiać. I mimo, że my dzisiaj krzesła te zaprojektowane przez projektantów Bauhausu uważamy za nadal ciągle nowoczesne, to też jest zadziwiające, że przez 100 lat nie ma nic bardziej nowocześniejszego niż krzesło z rurek giętych, rowerowych zresztą, to one miały też trafiać po prostu pod strzechy. To było oczywiście też wynikiem takiej lewicowej inklinacji tej grupy, ponieważ no to wszystko miało taki posmak właśnie taki społeczno-lewicujący, mający w ogóle polepszać jakość życia wszystkich ludzi. I oni stawiali na wysoką jakość i wykonawstwa. I ta szkoła tak funkcjonowała, że uczniowie zarówno uczyli się projektowania, jak i wykonywania fizycznego tych mebli, pracowali razem z nauczycielami, nie było tam katedry, nie było ławek, nie było jakichś odgórnych sądów, tylko to było na zasadzie takiej współpracy, takiej burzy mózgów i takiej rzeczywistej zażyłości wykładowców, którzy byli wybitnymi osobowościami, i uczniów, którzy później też stali się wybitnymi osobowościami. Tutaj jeśli chodzi o Bauhaus, jest szerzej rozpisany ten tekst, jeśli Państwo będziecie zainteresowani, to można sobie wstrzymać ten wykład, zrobić pauzę i sobie to wszystko odczytać. Natomiast ciekawe jest to, że ta idea Bauhausu przetrwała w podręczniku projektowania architektoniczno-budowlanego Ernsta Neuferta, który do dzisiaj jest książką podstawową do nauki architektury i projektowania. Także to też coś mówi, prawda, o randze tego osiągnięcia, że na tyle dziesięcioleci ciągle to Neufert jest tym, którego się czyta i z którego się uczy. Bauhaus też taki silny nacisk kładł na to, że projektowanie musi być osadzone ściśle w kontekście biologicznym, socjologicznym, psychologicznym, czyli musi bardzo dobrze rozpoznawać potrzeby człowieka, rozpoznawać tą istotę człowieka, kim on jest, czego chce, kiedy czuje się dobrze, i no, dzięki temu dawać ten produkt, który będzie w sposób doskonały zaspokajał jego potrzeby. Także myślę, że Bauhaus dlatego ciągle jest tak popularny i do niego ciągle się wraca, bo rzeczywiście to było myślenie rewolucyjne i takie, które mam wrażenie naznaczyło w ogóle nasze poczucie estetyki. My żyjąc obecnie ciągle jesteśmy dziećmi Bauhausu i Le Corbusiera na przykład. Tutaj przykłady tych ponadczasowych produktów Bauhausu, to od razu, nawet jeśli Państwo nie znacie projektanta roku produkcji czy okoliczności, to te meble każdy z nas widział. To są meble, które dzisiaj są produkowane ciągle, są produkowane przez różne fabryki
i te mebla Marcela Breuera czy Miesa van der Rohe, to właściwie no, są rzeczy ikoniczne, a zarazem powszechne. Tak jak mówiłam, jeśli urządzamy nowoczesne wnętrze, to bez tych mebli właściwie się nie można obyć, a jeśli je wstawimy do wnętrza, to okazuje się, że mamy tam kawałek dzieła sztuki. Także to jest niezwykłe zjawisko i właściwie wielka nauczka dla projektantów, również współczesnych, prawda? W jakim kierunku iść, jak myśleć o tym projektowaniu. Tutaj van der Rohe jest na tym zdjęciu i w dymku ma wypisane to hasło, które jemu przyświecało, czyli less is more, czyli mniej znaczy więcej. To wiedzą wszystkie kobiety, które się ubierają na wielkie wyjścia na przykład, prawda? Że niekoniecznie trzeba mieć pióro wystające z każdej części ciała, żeby wyglądać szykownie i elegancko i z klasą. Także czasem rzeczywiście mniej, znaczy zdecydowanie więcej. No i oczywiście nastąpiła odpowiedź polska na te tendencje światowe, na to, co głosił van der Rohe, na to, co głosił wcześniej Gropius, na to, co głosił Le Corbusier w latach 30., prawda? I to też jest bardzo ciekawe, że polska sztuka w tamtym czasie, w okresie międzywojennym, była bardzo na czasie, to znaczy tutaj nie było tego opóźnienia jak w renesansie czy baroku, że tam 100 lat później myśmy się dowiadywali, że się moda na świecie zmieniła, tylko to działo się równolegle w Polsce. Mało tego, artyści polscy byli obecni również na wystawach światowych, uczestniczyli w kreowaniu tej estetyki. Polscy architekci, którzy często też projektowali właśnie przedmioty użytkowe do wyposażania po prostu wnętrz architektonicznych, byli obecni na kongresach modernistycznych Le Corbusiera, byli, wystawiali swoje przedmioty również na wystawach paryskich. Także tutaj akurat rzeczywiście ten okres międzywojenny w polskiej sztuce był naprawdę rozbłyskiem supernowej. Mało tego, nie byliśmy wiernym naśladownictwem, broń Boże, tego, co się tam działo, ale wytworzyliśmy swój własny styl. I to oczywiście w okresie międzywojennym po odzyskaniu niepodległości było no jednym z głównych założeń polskich artystów, no bo narodziło się ten upragniony, ukochany nowy kraj po 123 latach, znowu jesteśmy Polską. Znajdźmy polską estetykę, znajdźmy polską sztukę, polską definicję. I tutaj bardzo pięknie sięgnięto na przykład po motywy ludowe. Uznano, że ta polskość przetrwała właśnie pod strzechą chaty Łemkowskiej, pod strzechą chaty huculskiej, góralskiej czy mazowieckiej. Sięgajmy do tych wzorów i bardzo pięknie tacy artyści jak na przykład Wojciech Jastrzębowski włączali w tą estetykę na przykład art déco, czy modernistyczną, właśnie te motywy takie etniczne. To oczywiście jest cała działalność spółdzielni Ład, która wytwarzała, no chyba najbardziej odruchowo nam się to kojarzy z tymi wspaniałymi kilimami, inspirowanymi sztuką ludową, tworzonymi przez artystów, które rzeczywiście mają bardzo wysoką jakość artystyczną, właśnie ze względu na te punkty, o których mówiłam na samym początku naszego wykładu. One są bardzo oryginalne, bardzo dobre technicznie i no oczywiście celowo tworzone jako dzieła sztuki. Ciekawym też takim punktem tej takiego napędzania designu polskiego przez motywy etniczne, ludowe, było Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, które powstało w okresie międzywojennym. W Lublinie zresztą był fantastyczny, modernistyczny pawilon na Placu Litewskim, o którym można przeczytać w moim artykule kiedyś opublikowanym w czasopiśmie Para. Online zresztą ten artykuł jest dostępny, tam całą tą historię opowiadam, tutaj link podaję.
Natomiast później to Towarzystwo Przemysłu Ludowego, no oczywiście w czasie wojny zupełnie zamarło, a po wojnie odrodziło się w działalności Cepeli. Cepeli, która miała właściwie takie samo założenie, czyli dobre jakościowo rzemiosło ludowe wprowadzić do obiegu powszechnego, żeby trafiło do mieszkań, w blokach, do biur, do urzędów. I trzeba powiedzieć, że ta działalność Cepeli w czasach PRL-u, gdzie w ogóle ta produkcja masowa, przemysłowa była, no głównym jej mankamentem była bardzo słaba jakość tych wyrobów, bo design był całkiem niezły, gorzej było z jakością, z materiałami, to Cepelia miała rzeczywiście te wyroby takie no jakościowe i to z uwagi no, na tą wytwórczość ręczną głównie. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o zupełnie inny nurt tego polskiego designu, no to nie sposób powiedzieć o tym nurcie właśnie wywodzącym się od Adolfa Loosa, od Le Corbusiera, czyli generalnie od modernizmu, który uznał, że, no, że ornament to jest w ogóle zbrodnia. I mówiłam o tym, że rzeczywiście była grupa wybitnych artystów tamtego czasu, o których myślę, że ciągle pamiętamy i nieustannie korzystamy z ich dorobku, o nich się uczymy i naprawdę warto. I mam wrażenie, że taką postacią, która wysuwa się na prowadzenie wśród tych artystów, to jest Katarzyna Kobro Strzemińska, strzemińskiego Władysława malarza, żona, która rzeczywiście była niezwykle twórcza, bardzo oryginalna, bardzo samodzielna, mimo że utrzymująca się na fali tamtej estetyki. I tutaj na dole pokazuję jej jedną z kompozycji po prawej stronie, kompozycji artystycznych, gdzie ona analizowała formy, gdzie analizowała zestawienia kolorystyczne. I po lewej stronie widać projekt już przedmiotów użytkowych, czyli właśnie mebli, biurek, które są zainspirowane, czy jakby oparte na tej zasadzie, którą przeanalizowała w tych kompozycjach artystycznych, czyli przełożyła niejako tą swoją teorię artystyczną na projektowanie przedmiotów użytkowych przeznaczonych do produkcji masowej, czyli no właściwie wzornictwo przemysłowe. To ten okres międzywojenny, no zarysowałam to Państwu tak oczywiście, zarysowałam, to znaczy to oczywiście jest temat znacznie szerszy i bogatszy, natomiast żeby zmieścić to w jednym wykładzie, to już musimy skoczyć do połowy wieku, czyli do tego, co zadziało się po II wojnie światowej w designie. Co zadziało się w polskim designie, to oczywiście wiemy, generalnie II wojna światowa była kataklizmem potwornym i chaosem dramatycznym, który zmiótł porządek świata istniejący, wszystko musiało się rodzić na nowo, ale no my to wiemy, to jest dobrze tutaj przeanalizowane w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych było trochę odmiennie. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w Ameryce sztuka i jej ciąg rozwojowy nie został przerwany. Dlaczego? No dlatego, że tam po prostu nie było działań wojennych, więc sztuka rozwijała się swoim torem. Mało tego, artyści na przykład Bauhausu, projektanci z Bauhausu, łącznie z Gropiusem van der Rohe, wyemigrowali jeszcze w okresie międzywojennym, jeszcze przed wojną, kiedy faszyzm w Niemczech już był bardzo silny, wyemigrowali do Ameryki i tam rozwinęli swoje koncepcje, rozpowszechnili je i rzeczywiście to, co zadziało się w Stanach, trochę jest takie jakby, jak patrzymy na historię architektury, to trochę to jest tak jak z architekturą starożytnego Rzymu, która rozwinęła się w Azji, na przykład w miejscowości Petra, w kolejną fazę rozwojową. Cesarstwo Rzymskie tutaj przestało istnieć na zachodzie, a tam pokazało
ten cykl rozwojowy dalszy. I to jest fascynujące. Dlatego ta Ameryka rzeczywiście jest zupełnie pochłaniająca. No i to oczywiście można sobie obserwować bardzo przyjemnie na przykład na Instagramie. Tutaj podaję link do takiego profilu, który ja bardzo lubię, Mid-Century Home, gdzie są domy, architektura, ale i wnętrza, pokazane właśnie ten amerykański zasób, fantastyczny, to naprawdę można się tym delektować. No można też oglądać na przykład filmy tamtego czasu, na przykład o Jamesie Bondzie, gdzie też jest no, momentami kawał świetnego designu pokazany. No a takim sztandarowym produktem tamtego czasu, który stał się niesamowicie modny, popularny i właściwie ta fala wznosząca trwa do dzisiaj, bo myślę, że większość z tych, którzy ten wykład śledzą, ma w domu krzesło IMS-ów i to jest po prostu, no to jest po prostu ikona. Czyli to krzesło kubełkowe z tworzywa sztucznego na nóżkach. Tam są różne typy tych nóżek, metalowe, drewniane, nawet na tych biegunach. To jest no, szeroka dziedzina wiedzy. Tutaj też można po prostu stać się ekspertem, jak się to szczegółowo analizuje. Stare te meble z tego rzeczywiście z lat 50., 60. dzisiaj są przedmiotem ruchu również antykwarycznego, kolekcjonerskiego, także to jest też wartość. A jeśli chodzi o Polskę w tym czasie, to no już tutaj z naszym równoległością było znacznie gorzej, ponieważ no byliśmy już za żelazną kurtyną. Z Polski się nie wyjeżdżało, do Polski się wjeżdżało z trudem. Przypominam młodym słuchaczom, że to były czasy, kiedy nie można było wyjechać do innego kraju bez znaczącego powodu. To znaczy, no, ludzie rzeczywiście byli w stanie zrobić wiele, żeby pojechać na przykład do Włoch albo do Niemiec, ale to było dla wielu, dla większości właściwie niemożliwe. I generalnie mam wrażenie, że to jest oczywiście moja intuicja i insynuacja, ale mam wrażenie, że większość tych przedmiotów, które wtedy były projektowane w Polsce, a które były przedmiotem projektowania, ale naprawdę dobrej jakości. Ten design był naprawdę dobrej jakości, jeśli chodzi o projekt. Gorzej, tak jak mówiłam, z wykonawstwem, że to były wszystko obiekty jednak, które powstawały na skutek szpiegostwa przemysłowego. To znaczy, no po prostu podpatrywania tego, co się dzieje na Zachodzie. Te produkty do nas no jednak przeciekały, bo przywożono katalogi, zdjęcia, no jednak ktoś wyjeżdżał, coś widział. Na przykład designerzy mody polskiej mieli zezwolenia na wyjeżdżanie na przykład do Paryża, żeby podpatrywać tam to, co się dzieje na pokazach mody, żeby sprowadzać stamtąd tkaniny. No i to inspirowało polski rynek, ale to rzeczywiście była, mam wrażenie, taka działalność partyzancka. Bardzo ciekawa jest działalność Polskiego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, założonego w 1950 roku z bardzo ciekawą ideą, która miała za zadanie właśnie jakby dbanie o jakość produktu. Czyli żeby to, co trafia do tego socjalistycznego odbiorcy, z których każdy mieszka w takim samym mieszkaniu i ma w domu te same przedmioty, ale żeby te przedmioty były dobrej jakości, żeby były dobrze zaprojektowane. Oczywiście jak wychodziło, tak wychodziło. To ci, co pamiętają, to pamiętają, a ci, co są bardzo młodzi, to niech zapytają starszych. Natomiast no, to, co widzimy tutaj na zdjęciu akurat, to są właśnie te projekty Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i tam są i tkaniny, i meble, krzesła, tutaj akurat ikoniczne krzesła, między innymi Homentowskiej, i szkło. I mam wrażenie, że z tego wszystkiego najbardziej oryginalne i nośne było szkło polskie.
jako taki produkt, który każdy miał w domu i mam wrażenie, że to był dobry projekt. To jest ten telefon, który tu pokazuje w milionach różnych kolorów i egzemplarzy, ale też pokazuje, żeby unaocznić tą jakość. Powiem szczerze, że z tych wszystkich telefonów moim zdaniem najczęstsze to były te szare, bo szary to jest taki kolor, że jak do kadzi z plastikiem wlewa się wszystkie barwniki, jakie się ma, a ma się każdego po trochu, to wychodzi szary. No i dużo było takich rzeczy szarych. Były też takie, które były określone przez moją mamę szlachetnym sformułowaniem melange, czyli taka mieszanka kolorów plastikowych. No generalnie było to zgrzebne. No. Zwieźmy na to taką zasłonę milczenia. A co dzisiaj dzieje się w designie? Po zakończeniu PRL-u w 1989 roku mam wrażenie, że to wszystko bardzo podupadło. To znaczy to, co było przedmiotem tego projektowania nadzorowanego przez państwo, które jednak jakoś tam o tą jakość, powiedzmy, przynajmniej z nazwy dbało, to później właściwie nastąpił taki zalew produktów obcych, to znaczy generalnie pojawiało się dużo takich przedmiotów gdzieś tam napływowych, nie najlepszej jakości na rynku polskim. Przez pewien czas w ogóle nic nie było. Na tych meblach PRL-owskich bardzo długo wszyscy żyliśmy, już PRL-u nie było, a meble były, bo one marnej jakości, dobrze zaprojektowane, często okazywały się nieśmiertelne. I dlatego dzisiaj też ciągle się je jeszcze przywołuje, o czym jeszcze powiem. Natomiast tutaj no przykład projektowania akurat z lubelskiego podwórka, lubelskiej firmy, która projektuje design, no taki, którego rzeczywiście, z którego możemy być dumni, bo to jest gdzieś tam w tych nurtach światowych bardzo mocno osadzone. Zresztą widać, że to jest rzeczywiście dobrze zaprojektowane, aż się chce siąść na tych niektórych meblach. Także właściwie intencją taką moją byłoby najchętniej jednak spowodowanie bardzo intensywnego wspierania tego projektowania i żeby to wzornictwo przemysłowe się rozwijało jak najlepiej. A dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę wzornictwo przemysłowe to jest właśnie ta jakość życia. I to nie jest, bez wpływu na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie, na naszą efektywność pracy, efektywność odpoczynku, to czym jesteśmy otoczeni, w jakiej przestrzeni się znajdujemy, jakich mebli używamy i jakich przedmiotów używamy. To potrafi bardzo ułatwić życie, ale potrafi też życie bardzo utrudnić i tylko mogę podać tutaj przykład najprostszy, który każdy z nas zaznał na własnej skórze czy własnych plecach, a mianowicie krzesło. Dobrze zaprojektowane potrafi nas odciążyć i potrafi wydłużyć czas pracy, na przykład przy komputerze. Źle zaprojektowane potrafi zniszczyć sylwetkę i uczynić wręcz nas kalekami. To samo jest na przykład z oświetleniem wnętrz, prawda, które bardzo na nas wpływa, na nasze samopoczucie. Tu na przykład mogę podać przykład mojego dziecka, które nie chciało chodzić do szkoły przez długie, długie miesiące, a nawet lata. I jak zaczęłam analizować dlaczego, to okazało się, że ją światło w szkole razi. Więc to w ogóle wpływało po prostu na jej stosunek do edukacji. Także to jest bardzo ważne. No i warto tutaj jeszcze przywołać taki przykład zupełnie fenomenalny w skali świata, ponieważ to jest, no w tej chwili jest nawet pokolenie IKEA, prawda, czyli ludzi, którzy na IKEA się wychowali i to też pokazuje, że IKEA wpłynęła w pewien sposób na ich osobowość, na ukształtowanie cech tego pokolenia. Natomiast IKEA jest takim fenomenem, który przez dziesięciolecia rozwijając się wytworzył taki produkt, który jest z jednej strony jakościowy, a z drugiej strony dostępny.
tutaj myślę głównie o cenie, jako o dostępności, na to może pozwolić sobie każdy, ale też jakość projektowania, projektów często sygnowanych, gdzie znamy projektantów, katalogi IKEA zawierają nawet sylwetki twórcze tych projektantów niekiedy, i to niejako powoduje, że ta jakość tych produktów jest naprawdę doskonała. One są ergonomiczne, one są estetyczne i skrojone właśnie na potrzeby różnych odbiorców. Także to jest trochę takie wcielenie, mam wrażenie, tego, o czym myślał Gropius, żeby nawet prosty, ubogi człowiek mógł kupić mebel, który będzie dla niego doskonały. Tutaj jest katalog z 1966 roku IKEA i dla tych, którzy są tematem zainteresowani, jest na stronie IKEA jest taki chyba taka zakładka, już nie pamiętam, czy to jest oddzielna strona, czy zakładka Muzeum IKEA i tam są wszystkie katalogi w PDF-ach od początku, kiedy te katalogi zaczęto drukować w latach 50. do dzisiaj, także można sobie prześledzić również ten rozwój tego designu w tych katalogach. No i właściwie ta IKEA to już jest ostatni slajd, jak widać, tej prezentacji. Jako podsumowanie właściwie tylko chciałabym Państwu powiedzieć, że żebyście poszukiwali tego dobrego designu, dobrego wzornictwa przemysłowego i w ten sposób polepszali sobie jakość życia i humor oraz dbali o zdrowie fizyczne i psychiczne poprzez dobieranie tych właściwych produktów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i uczestnictwo.